Wśród dźwięków muzyki dorożkami kapelem wyruszyły spod kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej, aby sprosić gości na karnewał do Bukowiańskiego Centrum Kultury Domu Ludowego. Dzisiejszy dzień jest wśród Bukowian bardzo wyczekiwany. No czekamy wyzieromy, no bo to jest takie święto, można powiedzieć, bukowiańskie. No są dwa święta, jest karnawał góralski w Bukowinie, w zimie mamy takie święto, najsabawe bajania, to się bawimy od rania do rania. To znaczy się, no szykujemy się jak to zawsze na wyjazd taki paradny, no to trzeba sprzęt poszykować, kunie pomyć, pocesać. Na drugą połowę karnawału zawsze my się szykowali na przejazd, na kumoterki, na imprezę taką góralską, gazdowską, no ale to w tym roku prawdopodobnie będzie odwołane. Bukowiański karnawał to nie tylko barwna parada ulicami i sproszenie gości do Domu Ludowego, ale ogólnopolski konkurs. Do końca tygodnia pod bacznym okiem jurorów prezentować się będą artyści z całej Polski. Wszystko dobrze wiemy, że góralski karnawał przede wszystkim to konkurs grup kolenniczych, ten ogólnopolski. W Bukowinie w tym roku zaprezentuje się prawie 50 grup kolenniczych z różnych rejonów Polski. Do tego konkurs tońca zbojnickiego i tu nasi chłopcy z Uarawy i ze Śpisa, ale przede wszystkim z Podhola będą się prezentować w swoim konkursie. No progować się o tą zbojnicką, bacowską albo juchaską ciupagę. No a resztę te wydarzenia towarzyszące jak wystawa twórczości ludowej, czy zawody strzeleckie, no i przepiękna wystawa psów rasowych, głowcarków podhalańskich. Niestety zima w tym roku spotkała figla organizatorom i komuterki, które co roku odbywały się w ramach góralskiego karnawału, zostały odwołane. Wszystko z powodów niewystarczającej pokrywy śnieżnej. No, widzimy, że nam robi atmosferę zimową i to cieszymy się, bo w takiej aurze, w takiej atmosferze przyjdzie nam karnawał zacząć, ale niestety no, nie ma gruntu, nie ma możliwości, żeby żebyśmy ten przepiękne wydarzenie, jakim są właśnie kumoterki, zrobili. Tuż po oficjalnym otwarciu tegorocznego góralskiego karnawału przybyli do Domu Ludowego goście, mogli nacieszyć swoje oczy tańcem młodych górali i góralek zespołu Mali Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej.